poświęcić taki krótki materiał o tym, jak należy, znaczy jak ja selekcjonuję gołębie ze swojego stada, jak oceniam ich predyspozycje, indywidualne zdolności, jak to zrobić, żeby małą drużyną wylatać jakiś fajny wynik. Koledzy, no nic bardziej prostego, jak to osiągnąć. No przede wszystkim trzeba obserwować gołębie, znać dane rodziny, na co ich stać, bo tylko po dobrych gołębiach można wyhodować kolejne pokolenie, które będzie przynosiło nam fajne efekty lotowe. Natomiast bardzo istotne jest też ocenianie indywidualnych cech każdego z gołębi, czyli ta selekcja młodych na wiosnę przed kształtowaniem drużyny. No, ja sobie zostawiłem do lotu, zaczynałem, no, spisałem 41 gołębi. Do pierwszego lotu przetrwało ich 33. Później tam jeszcze doleciało parę gołąbków. Później znowu, jak to się mówi, przepadły. Zostało ich 32 po lotach. Zakończyliśmy wczoraj, mieliśmy ostatni lot konkursowy. Oczywiście wróciły wszystkie, tam około 300 km żeśmy kończyli. Przyleciały wszystkie, dosyć fajnie udało się tam po raz kolejny zrobić mistrza w oddziele, wylatać pierwsze lotniki, bo mamy pierwszego lotnika, trzeciego, czwartego, szóstego. Na tak małą drużynę, no to jest, uważam, bardzo fajny wynik. Dwa razy był pierwszy gołąb na oddział ode mnie z gołębnika. Natomiast no, historia o selekcji i wyborze tych najlepszych gołębi za chwileczkę będzie wam szerzej znana. Zaprezentuję jednego gołębia, który zaimponował, myślę, że nie tylko mnie, ale i kolegom, którzy brali w tym udział. Mamy taki prywatny, jak to się mówi, zakład między pewną grupką hodowców. W lotach gołębi dorosłych, jak i w lotach gołębi młodych, selekcjonujemy gołębie, które, znaczy po prostu trzeba wytypować gołębia z całego gołębnika, który przyleci najszybciej spośród całej grupy uczestników. No i ten jeden, jak to się mówi, bierze wszystko. W lotach gołębi dorosłych na 12 lotów chyba 9 razy udało się to wygrać. W lotach gołębi młodych udało się wygrać za każdym razem, czyli wszystkie 5 lotów zostało to wygrane, ale zakład był dosyć nietypowy, ponieważ z całej tej grupy koledzy wyznaczyli mi taki obowiązek jako potencjalnie mocnemu hodowcy w lotach gołębi młodych, abym wyznaczył gołębia na parę tygodni przed lotami. Mianowicie na ostatnim locie gołębi dorosłych kazali wyznaczyć mi numer i tego numeru nie mogłem zmieniać przez całe loty. Tak się udało wyselekcjonować tego gołębia, że okazało się, że wybrałem pierwszego lotnika w oddziele. No i wygrał wszystkie 5 tych lotów, dosyć fajny koeficjent zrobił. Zaraz go zaprezentujemy. Zaraz łapię, bo jak to się mówi, z takimi gołąbkami nie ma problemu. No i tak, koledzy, prosta pierwsza ocena, czyli plecy, piórko, ogon w jedno piórko. Gołąb dosyć silny, ładny. Nieprzypadkowo wybrany jego ojciec również był pierwszym lotnikiem na oddział 2 lata temu w lotach gołębi młodych. W zeszłym roku jego braciszek był drugim lotnikiem oddziału. Skrzydełko tego gołąbka. Pozostały mu 3 lotka do zrzucenia. No, oko ma, jak to się mówi, oko ma jakie ma, jest to samczyk, natomiast jest dobrze zabudowane, ładnie wybarwione. Gołąb, jak to się mówi, no, w okrywie piór dosyć fajnie na ten moment jest utrzymany. Zajrzymy do dziobka, ach, tu jakieś ziarenko jeszcze przyklejone, przed chwileczką karmiłem. No na pewno jest zdrowy, wczoraj był w locie u mnie, przyleciał jako drugi. Potwierdzając tym samym swoją dominację w oddziele, był w ścisłej czołówce, chyba był 10 na oddział. I to nie był pierwszy taki lot w jego karierze, bo na te 5 lotów chyba 4 razy był w pierwszej 20 gołębi na oddział. Jest pierwszym lotnikiem, moim zdaniem wybitny gołąb, no ale nie on jeden jest taki gołąb, jak to się mówi, wyścigowy.
Tutaj mamy samiczkę, ta była dwa razy pierwsza u mnie. Dobrze, pokażę. Samiczka jest malutka, ale też ogon w jedno pióreczko. Ten gołąbek na pewno w lotach gołębi dorosłych też nie jedno pokaże. Troszeczkę, jak to się mówi, barwa tego gołębia jest taka dosyć specyficzna. No ja to nazywam brudny siwy. Jeżeli chodzi o oczko tego gołębia, tutaj pokażę do światła, będzie lepiej widać. Również ładnie wybarwione, takie dosyć dynamiczne. Natomiast ja tam nie zwracam uwagi na kolor oczu, a interesuje mnie obudowa tego oka, aby oko nie wystawało ponad głowę, aby było dobrze zakryte, zabudowane, żeby gdzieś tam wiatr nie podwiewał, nie raził tego gołębia. No wiadomo, na wszystko nie mamy wpływu, natomiast ja zwracam na takie cechy przy selekcji. Oczywiście tej takiej pierwszej selekcji w gnieździe oglądam, no bo to się po prostu nie zmienia. To się po prostu nie zmienia. Samicy pozostały 4 piórka do zrzucenia. Myślę, że to zrobi niebawem, bo teraz będą miały, jak to się mówi, taki czas relaksu i odpoczynku dla siebie. Z całej tej grupy gołębi cztery gołębie poleciały na komplecie. Nie wiem, chyba 11 czy 12 ma zrobione po 4 konkursy. Reszta tam po 3. Jest parę egzemplarzy, które nie zrobiły ani jednego konkursu, no ale to też wiedziałem, bo są to gołębie przygotowane na zupełnie inne loty. Także z ich będę właściwości korzystał za 2 lata. Całe te stado, które tutaj jest selekcjonowane i ustawiane właśnie pod kategorie te dalekodystansowe, czyli maratońską kategorię C. Nie puszczałem gołębi sprinterskich, bo uważam, że te loty nie są dla mnie. Nie mam, jak to się mówi, tyle czasu i cierpliwości, żeby obsadzać na wszystko. Wiadomo, one tam polecą na dosyć dobrym poziomie, natomiast tam na pewno nie będą brylowały tak jak na lotach dalekich, pod które buduje stado i gołębnik. Można by się tutaj pochwalić jeszcze kilkoma fajnymi gołąbkami, no ale jak to, może pokażę jednego z tych gołąbków, które w swoich dokonaniach nie mają ani jednego konkursu. A może nie chcę być filmowany, także nie będę go gonił. Na ten moment dla nich najważniejszy jest spokój, to żeby przeszły teraz sobie fajnie w ten okres spoczynkowy, aby intensywnie zaczęły się pierzyć, zrzucą swoją okrywę. Myślę, że tam za jakiś czas zrobimy kolejny reportaż z tego gołębnika, pokażemy jak wyglądają, jeżeli chodzi o pierzenie, no bo teraz nic innego jak trzeba uruchomić pierzenie, tak jak mówiłem na wcześniejszych filmikach, czyli będzie dosyć intensywnie podana maślanka przez kilka dni z kilkoma naturalnymi preparatami tam z naszej gamy i tyle. No. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłem, jeżeli chodzi o tą selekcję. No nie powiedziałem niczego odkrywczego, bo to każdy hodowca powinien wiedzieć. O, pokażę jeszcze na przykładzie jednego gołębia, na co również zwracam szalenie uwagę, a mianowicie na proporcje u gołębi. Coś, co dla mnie jest, a to akurat dosyć fajna samiczka, była 4 razy w locie, 4 razy zdobyła czołowy konkurs, ale o tych proporcjach. Jak dla mnie gołąb po rozwinięciu skrzydła do kąta prostego musi równać długość ogona z długością najdłuższej lotki. To jest dla mnie szalenie istotne. Szalenie istotne dla mnie również jest to, jak gołąb ma ułożone pióra, bo nie jest niczym odkrywczym, co teraz powiem, ale powietrze nie śmie uciekać między piórami. Ja sobie to sprawdzam w taki sposób, że po prostu naciskam palcem, ten palec nie śmie przejść między piórami. Jeżeli palec nie przechodzi, no to nie ucieknie powietrze, także gołąb nie marnuje energii na to, żeby machać, jak to się mówi, machać jakimś dziurawym skrzydłem. Także tutaj gołąb musi ładnie kryć plecy, lotki muszą być dosyć fajnie poukładane. Lotki drugiego rzędu również. Kolejna rzecz, na którą zwracam uwagę, no to długość mostka. Ten gołąb nie może mieć, szczególnie samiczki, bo samczyki zdarzają się u mnie dłuższe. Natomiast samiczki muszą być bardzo proporcjonalne. To będzie na pewno samiczka. Plecy dosyć fajne, szerokie. Gołąbek jest troszeczkę nerwowy, ale musi ładnie składać ogon.
długość tego mostka, jak złożymy po prostu dłoń, cztery palce, no to u samczyka może być, tak powiedzmy, na luźno rozłożonej ręce, natomiast u samiczki palec w palec. Inaczej być nie może. To jest taka rzecz, na którą patrzę. No ta jest akurat na szklanym oku. Później właśnie ta zabudowa oka, o której mówiłem, tam kolor kolorem, ale oczko musi być ładnie zabudowane. Nie może być wytrzeszczałe, żeby to powietrze nie raziło gołębia w czasie lotu. Uważam, że on wtedy zwolni. Coś, co też jest dla mnie istotne w czasie układania serii na lot. Zwracam uwagę, czy gołąb nie ma zrzuconego pióra. Jeżeli jest świeżo zrzucone pióro, to nie jest problem. Natomiast jeżeli jest zrzucone i zaczyna wyrastać, to ja takiego gołębia nie typuję do drużyny, bo po prostu uważam, że sprawia mu to ból. Jest dosyć mocno unerwione. Takie piórko, które się rozwija, mocno ukrwione. Także no wtedy po prostu gołąb uczestniczy w locie, wiadomo. Natomiast nie jest typowany przeze mnie, bo on po prostu minimalnie zwalnia. No wiadomo, instynkt ma taki, że chce wrócić jak najszybciej, ale go to po prostu boli. Jeżeli chodzi o formę tych gołębi, czy tam stan muskulatury, no to po przebytym tam 300, wczoraj dosyć takie te loty były ciężkawe, nam się akurat udało fajnie objechać. Gołąb ani nie jest przebiałkowany, ani zakwaszony. One dzisiaj odbyły fajny trening rano. Około półtorej godziny sobie latały na pełnym tempie, także jeszcze by nie jedno pokazały. Będziemy kończyli ten filmik. No mam nadzieję, że koledzy jesteście zadowoleni z tych porad. Jeżeli macie ochotę, no to tam można się ze mną w jakiś sposób kontaktować, zadawać pytania, no najlepiej w formie pisemnej, bo jeżeli chodzi o telefony, nie zawsze mam czas. Natomiast napisać na Facebooku czy jakąś informację pod filmem, jak najbardziej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. No i życzę udanego sezonu i przygotowania gołębi do wystawy, no bo teraz już tylko to im pozostało. Ja już też przechodzę w ten etap właśnie przygotowania do wystawy, aby jak najlepiej się upierzyły. Trzeba zadbać o muskulaturę i no nic więcej nie zdziałamy, bo układ kostny wyrośnie tak, jak mają w genach zapisane. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i życzę udanego sezonu.